dziewczyny i chłopacy mieli osobę. To razem, mieliśmy razem, to mieliśmy razem. To już skakaliśmy, jak tam było te przeważnie tam jakieś tańce, to już razem. To nie było oddzielnie. Kuba? A chłopacy jakie mieli zabawki? Chłopaki zabawki, trochę były piłki, ale to trochę tam, pan powiedział, że trochę żeby pomogli to robić, tam ja obsierał, Susiu tam trochę żeby pomogli mu robić, tam takie troszkę było, ale tam u chowa pamiętam, przecież on miał śmiechu gotowa, miał brukę, miał buraki, to ja pamiętam, mu troszeczkę tam trochę pomagali. No. Proszę Iwo. Było samochodów, ale nie tyle. Było. W konia można było, bo nie było. Ja pamiętam, jak szosę budowali. Po wojnie, moi drodzy, już można mówić tak szczerze. Nawet nikt rowera nie miał. Ja nie mówię o rowerze, bo nie było rowera. Wszystko piechotą chodziło. Wszystko piechotą. Do szkoły chodzili wszystko piechotą. Dzisiaj to jest piątek. A jeździło się w pasach? Na czym? Na pasach? To nie było, nie było tego, synek tego nie było. Nie no, pamiętam, rowerem to ja się nie umiem. Tata miał rower, to skąd jakaś, ja nie wiem skąd, tam się miał diament niemiecki, a powiedzmy lipno, nie? To brat, pamiętam, ten rower wziął po kryjomu, to mama wyszła i mówi, o Jezu, popsujesz, a do Lipna musi do powiatu tata jechać. I ten rower mu zabrał. I schowany był tak, był wyczyszczony ten rower, tam nikt nie było wolno poruszyć, bo to był cały pojazd. Zosia? A na którą godzinę szliście do szkoły? Rano, to nam do szkoły, to rano nieraz byliśmy głodni, bo to chleba mama nie upiekła, nie zdążyła upić, to później już tam, jak przyszliśmy, to tam ją placek upiekła, taki na fajerkę, tak się zjadło, bo tak nie było, bo to było dużo, słucham. Ile było godzin lekcyjnych? To tak mieliśmy różnie, 5-6, tak przeważnie mieliśmy. Samot nie było wolnych, w soboty tam nie wiem dopiero, w ogóle nie było wolnych sobot. Musieliśmy jeszcze na niedzielę, to zawsze mówiliśmy, ile wierszy nam zadali, na pamięć cały trzeba było się nauczyć. Już jak się nie nauczyłeś, to mama mówi, uczyłaś się? Daj go do książki, to się wzięła. Nie, mój pukła w głowa, że musiałaś uczyć się. Nie było tłumaczenia. No nie było tłumaczenia. Jurka? Mieli państwo telefony? Ależ, dopiero ja założyłem, po telefonach, to. Nawet nie umiałem, kiedyś były to, że nie wiem, już byłam dorosła, ja bym nie wiedział, jaki ona wypełnia numer. Ja sama nie wiedziałam, jak to wykręcić. Ale dopiero założyłam u siebie, no to już mam kilka lat, bo nie było tego. Nie proszę nie było. Bardzo, Dawid. Czy kiedyś krowy doiło się ręcznie wszystko i to. I to krowy chodziły na łąkach 3 km, trzeba było ręcznie wydoić i takie były szundy mówili, szundy. I takie miały tutaj dziecko do karku wycięte, łańcuszki, haki i na tych szundach się do domu te mleko przyniosło. Co tam proszę jeszcze? Wiktoria. Jak była zima, to państwo mieli sanki lub jakieś narty do jeżdżenia? Czy zimą sanki, czy... Sanki były, tata zrobił, sanki były, bo były. A jak nie, no to sami tam na jakiej desce, na jakich workach tam jeździli, na co nie były. Sanki były, sanki. Dawid? A podczas II wojny światowej, jak się uczono? Ta dziewczynka tutaj. Dawid mówi, tak. Podczas II wojny, jak się uczono? To pan Wróblewski może powie, jak się, czy dzieci się w czasie II wojny światowej uczyły? Jak była wojna, to się... No tak, to za Jezus nie uczyli się wcale. Zaczęli się spis i zaczęli się organizować, żeby dzieciaków za Niemców uczyć. Nie? Ale jak wyszła wojna, już tam Niemcy już dostają baty, nie? To zatrzymali. I nie było, aż dopiero po wojnie, dopiero zaczęli kursami. A czy w niedzielę się chodziło do kościoła? Tak, musieliśmy, to były święta, jak robiliśmy, a było z wianuszkami, ze zieleniem, z kwiatami, to tak, robiliśmy na polu do południa, jak było z wianuszkami, ostatni Nieszko, a już jak było godzina na obiad, przyszliśmy tam, mama ugotowała, to już mama poszła na ziele, zbierała ziela, i robiłam wianuszki, ja jeszcze robię te wianuszki i już na godzinę czwartą czy piątą to musieliśmy tu, ktoś mówi, jak piechotu do kościoła było, to było takie było, bo takie było, to zebraliśmy się na boso i doszliśmy do tego bagna i nogi umyliśmy i szliśmy, ale to musiało, później było ziele 15 sierpnia,
to było zbiory, kłosy, marchewka, makówka, to musieli wszystko tak samo zebrać i iść do kościoła, to poświęcić. To a co to jest ostatni nieszpór? To jest nie, o, to był nieszpór, to jest to, te wianeczki, to z tymi, te zioła. Tak, oni to nie oktawi. Tak, to się za pobożnym ciele, to się nieszpór, to się te wianeczki robiło. Pytam się, bo dzieci na pewno nie wiedzą. Nie, 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 bo nie mógł też mi babcia, co to za święto, to sami się pytają. Tak. Proszę Miłosz. Była w szkole kiedyś religia? Religia czy była, była, przechodziła. Była, była. Ja, mówię, że był krzyż i modlitwę. Tak, była religia, była. Przyjeżdżam, czy to przywozili tego ptaka, bo pamiętam. No to, nie wiem, to przywozili, ja była religia. Dzień do szkoły, do kościoła chodzili też. Ale, ale słuchajcie, później religii nie było. Była to zaraz po wojnie, no to później a później wojny, bo później znowu nie było. Nie było, znów i później. Długi czas tak, nie było i dopiero tak, od końca lat 90. jest religia. Tak, 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 później nie było. W sobotę się chodziło do szkoły. Tak, a to nie, było, słuchacie. Ja nie byłam, nie było. Nie było, nie było, nie było, nie było, nie było, nie było. Tak, nie słuchać. Nie było, ale co Marynia? No jeszcze byłam, no ile mogłam mieć, mogłam mieć może 14, może 15, no, no już tak nie, nie, nie wiem, w którym roku ten prąd. W 59 roku. O, no to jak mam, no to tak mogłam mieć. Dokładnie. No, no takie byłam, bo siostra dwa lata młodsza, to babcia, ja, ciocia Jadzia, babcia, a ja byłam dwa, no to tak jak mówię, no mogłam mieć 14, może 15, taka w tym wieku. Zależy, nie, na jakich terenach z tym prądem, bo na przykład w moich stronach, gdzie ja pochodzę, no to w latach 60. dopiero zakładali. A, tak, tak, tak. To u nas już, u nas, ja mówię, to było dobrze, u nas. Bo ja nie pamiętam po prostu. A co ty robisz? A z czego wtedy były robione łóżka? To drewniane łóżka, słomę nosili, jak tak, to podskakiwali ze strogów, jak ta wymalowa, to była tak, jedna kuchnia. I był tak, piekarnik w tej kuchni, jak my się chowali. Bo ciocia mieszkała w drugiej połowie, a my taka była sieni, to, to tak, tata wymalował, jak były święta, dzień przed święty wymalował wapnem i tam nie, i wtedy tak, były łóżka i słoma była świeża, po pożniwach i tu na te słonie jak latali, ojej, ile to było radości. Później to nastały sienniki, a tak to musieli każdy sobie słomę nasłać i poduszki się spało w łóżkach i no, to tam nie było żadnych, nie było żadnego. Historia? Nie, 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 tych języków było. Rosyjski był, nie, co? Rosyjski był, rosyjski był. Rusek on był. Tak, jeżeli... Ja nie lubiłam tego Ruska, ciężko było.